Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Od pewnego czasu, kiedy dokładnie dowiedzieliśmy się i na nowo uczyliśmy się, jak prawidłowo myć ręce, bardzo dużo osób zwraca uwagę na aspekty codziennej higieny dłoni. Szczególnie, że już od najmłodszych lat jesteśmy edukowani w domu i w szkole, jak ważne, żeby do posiłku siadać zawsze z czystymi rękami. Nie dziwi więc fakt, że faryzeusze i uczeni w piśmie zwracają uwagę uczniom, którzy zapominają o tym obowiązku. Co więcej, ewangelista Marek przypomina, że były ku temu jeszcze inne powody, a dokładnie przepisy prawa, które również regulowały ten aspekt życia. Warto jednak zwrócić uwagę na pewien szczegół przywołanego przez Marka przepisu. Mówi on o tym, że przed posiłkiem należy umyć ręce, owszem, ale rozluźniając pięść. Oprócz zmycia z siebie brudu zewnętrznego, gest rozluźnienia pięści to gest pojednania, gdyż nie będziemy jej już mieli ściśniętej i gotowej do walki. Tak więc dbając o czystość zewnętrzną, każdy, kto rozluźniał pięść, dbał również o to, by nigdy do stołu nie zasiąść niepojednanym i skłóconym z innym człowiekiem. Po czasie jednak przepis coraz bardziej się zmieniał, tracił swoje znaczenie, by zupełnie stracić na wartości duchowej, a stając się raczej domeną ówczesnego sanepidu. Jezus chce jednak przypomnieć tym, którzy bardzo dobrze znali pismo i prawo, że przepisy dane od Boga mają przede wszystkim kształtować naszego ducha, oczywiście również poprzez dbanie o swoją codzienność. Nie można zatrzymać się na chwaleniu Pana Boga tylko wargami, zewnętrznie, kiedy nasze serce jest nieczułe i niezwrócone w stronę Stwórcy. Dlatego pamiętajmy, że to z człowieka, z jego wnętrza może wyjść to, co będzie go czynić nieczystym. Ale warto również pamiętać o tym, że również z wnętrza człowieka wychodzi to, co jest dobre, wartościowe i pomocne bliźniemu. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.